Proszę Państwa, wczoraj na tej senackiej komisji dyskutowaliśmy z przedstawicielami ministerstwa, z tym panem ministrem Tomczykiem. I pan minister Tomczyk był łaskaw powiedzieć takie zdanie, że przygotowało ministerstwo tę ustawę, ponieważ chce, żeby prawa żołnierza do bezpieczeństwa nie stały niżej niż prawa kogoś, kto atakuje polską granicę. I pan Tomczyk usłyszał od nas bardzo dobrą informację. Tak już jest. Nie potrzeba żadnej zmiany w prawie, żeby tak właśnie było, ponieważ polscy żołnierze, podkreślmy to, myślę, że ważne, żeby ta informacja dotarła do opinii publicznej. Polscy żołnierze mają prawo do tego, żeby bronić się przy pomocy broni palnej. Polscy żołnierze mają prawo do tego, żeby używać broni palnej w obronie granicy. Polscy żołnierze mają prawo do obrony koniecznej, do tego, żeby postępować w różny sposób w stanie wyższej konieczności. Natomiast muszą to robić w granicach wyznaczonych przez prawo i w granicach wyznaczonych przez rozkazy dowódców. To, co proponuje dzisiaj pan minister Tomczyk, Ministerstwo Obrony Narodowej i co niestety proponuje rząd, to jest rozwiązanie, w wyniku którego żołnierze nie będą musieli przestrzegać ani prawa, ani rozkazów. I nieprzestrzeganie prawa i nieprzestrzeganie rozkazów przy użyciu broni palnej, nawet wtedy, jeżeli ktoś zginie, stanie się bezkarne. To jest zaproszenie do tego, żebyśmy na polskiej granicy mieli bezchołowie. To jest zaproszenie do tego, żebyśmy na polskiej granicy oglądali scenki, w których dochodzi do użycia broni, w wyniku którego ktoś ginie, a potem okazuje się, że mimo że zostało w oczywisty sposób złamane polskie prawo, mimo że zostały złamane rozkazy, to ta osoba pozostanie bezkarna. Nie tak powinno działać demokratyczne państwo prawne. Kiedy żeśmy rozmawiali w Senacie, to pan minister Tomczyk był łaskaw użyć jako argumentu, że w Sejmie przygniatająca większość posłanek i posłów zagłosowała za tą ustawą, więc należy za nią także zagłosować w Senacie. My zachęcaliśmy senatorów do tego, żeby wykazali się niezależnością myślenia. Jako przedstawiciele tej skromnej grupy posłanek i posłów, którzy głosowali przeciwko tej ustawie w Sejmie, przeciwko tej ustawie zagłosowały posłanki i posłowie Razem, ale także kilka naszych koleżanek z Nowej Lewicy, także kilka osób z innych klubów parlamentarnych, właśnie dlatego, że bardzo szanujemy konstytucyjne zasady, które w Polsce mówią o tym, między innymi, że działania funkcjonariuszy i działania służb muszą mieć charakter proporcjonalny do zagrożenia, na które odpowiadają, że nie wolno tworzyć dziwnych wyjątków w prawie, zwłaszcza w tak newralgicznych sprawach, jak te, które dotyczą ochrony ludzkiego życia, bo o tym tutaj mówimy, o ochronie ludzkiego życia, ale także w sprawach, które są fundamentem dyscypliny polskiej armii i polskich służb. Szanujące się państwo to jest państwo, które ustanawia zasady, a następnie tych zasad egzekwuje, a nie państwo, które mówi żołnierzom, które mówi służbom, że należy przymknąć oko na łamanie przepisów i należy przymknąć oko na łamanie rozkazów. To jest droga w bardzo złym kierunku. Do tego przekonywaliśmy na komisji wczoraj senatorki i senatorów. Mamy nadzieję, że ta zła ustawa, ustawa, która nie poprawi bezpieczeństwa na granicy, natomiast stawi pod znakiem zapytania elementarne gwarancje ochrony prawa do życia, które znajdują się w polskiej konstytucji, że ta zła ustawa upadnie, ponieważ jeśli tak się nie stanie, to podważa ona zupełnie fundamentalną w demokratycznym państwie prawa zasadę, że używanie przemocy, używanie broni, a w szczególności odbieranie życia i zdrowia, czyli to, na co monopol w państwie ma wojsko i mają służby, musi odbywać się w ramach prawa, w granicach prawa i w granicach rozkazu, i takiej przestrzeni nie ma miejsca na samowolkę i na bezchołowie. Teraz głos oddam przedstawicielką Fundacji Zieleni i Stowarzyszenia EGALA.
Dzień dobry, Marianna Wartecka, Fundacja Ocalenie. Proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu we współpracy z organizacją białoruską i organizacjami z Litwy i Łotwy opublikowaliśmy raport o śmierciach osób migrujących na granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Dane w tym raporcie, zbieranie danych do tego raportu zakończyliśmy z końcem marca tego roku. Wtedy, do tamtego momentu, udokumentowanych było śmierć 116 osób na tej granicy, w czterech krajach. Dzisiaj te dane są już nieaktualne. Dzisiaj wiemy o śmierciach co najmniej 130 osób w Białorusi, w Polsce, w Litwie i w Łotwie. Z tych 130 osób 82 zginęły na polskim odcinku granicy, 40 po polskiej stronie, 42 po stronie białoruskiej. Granica Unii Europejskiej z Białorusią, w tym granica Polski z Białorusią, nie jest granicą bezpieczną, bo bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie. Tymczasem na tej granicy giną osoby migrujące i to giną, wiele z nich poniosło tam najwyższy koszt swojego życia. Wprowadzenie tej ustawy w takim kształcie, jaki ma ona obecnie, sprawi, że ta granica stanie się jeszcze bardziej niebezpieczna. Uznaniowe strzelanie do ludzi, uznaniowe strzelanie do cywili, których jedynym wykroczeniem jest to, że w sposób nieuregulowany przekroczyli granicę, nie może mieć miejsca. To sprawi, że ta granica, ten region stanie się jeszcze bardziej niebezpieczny niż jest w tej chwili. Stanie się jeszcze bardziej niebezpieczny dla osób migrujących, stanie się bardziej niebezpieczny dla osób takich jak my, czyli osób niosących na tej granicy pomoc humanitarną. I w mojej opinii stanie się również miejscem bardziej niebezpiecznym dla służb, które pełnią służbę na tej granicy. Dziękuję. Dominika Orzyńska, Stowarzyszenie Egala. Proszę Państwa, strach przed samowolą służb to już codzienność pracy organizacji humanitarnych na granicy. Nasze pracowniczki, pracowniczki naszego stowarzyszenia doświadczają ze strony służb, ze strony wojska takich aktów przemocy jak i łamania praw, jak przepychanie, skubanie kredytkami czy wielokrotne mierzenie do nas z broni. Od 2021 roku też raportujemy o systemowej przemocy, jakiej na tej granicy doświadczają uchodźcy i imigranci. Tylko w 2024 roku wśród tych osób, które odezwały się do nas o pomoc, 400 osób deklaruje, że doświadczyło przemocy ze strony polskich służb, polskich funkcjonariuszy. Wiemy też, że strzelanie na tej granicy już ma miejsce. W listopadzie ubiegłego roku postrzelony w kręgosłup został młody chłopak z Syrii, który do Polski uciekał z Aleppo. I to, przed czym uciekał z Syrii, spotkało go w polskim lesie. Niedawno, nieco ponad miesiąc temu, została postrzelona w oko młoda Iranka. Już ponad miesiąc nadal nie wiemy, kto odpowiada za ten czyn, ale pani z Iranu deklaruje, że strzał pochodził ze strony polskich służb umundurowanych. Proszę Państwa, przemoc na granicy musi się skończyć. Bezpieczeństwo jest prawem, jest podstawowym prawem człowieka i powinno przysługiwać wszystkim osobom, które znajdują się na tej granicy. Dlatego tak ważne jest utrzymanie odpowiedzialności karnej polskich funkcjonariuszy za nadużycia, które mają wpływ na zdrowie i życie ludzi.